NKWD-zista strzelający w potylicę dwóch polskich żołnierzy, kościotrup w mundurze z widocznymi ranami postrzałowymi, sowiecki czołg T-34 i hasło „Choć mijają lata, pamiętamy ofiary i ich kata”. Tak wygląda nowy graf kibiców Zagłębia Lubin, przygotowany z okazji 20. rocznicy wyjazdu wojsk radzieckich z naszego kraju. Nowe graffiti powstało na murze wzdłuż Krajowej Trójki, niedaleko skrzyżowania z ulicą Ścinawską. Główne motto barwnego malowidła to 54 lata okupacji radzieckiej, nawiązujące do zbliżających się obchodów 20. rocznicy wycofania z kraju wojsk sowieckich, mówi Łukasz Dominow, szef Stowarzyszenia Sympatyków Zagłębia Lubin, Zagłębie Fanatyków. Mamy 20. rocznicę opuszczenia wojsk radzieckich z naszego kraju, więc tutaj w Legnicy wiemy, że żołnierze radzieccy mają przyjechać i świętować. Nie wiemy ogólnie, co mają tam świętować i dlaczego się zaprasza byłego okupanta, więc postanowiliśmy w swoim mieście pokazać, że jednak nie za bardzo nam zależy na tym, aby widzieć tutaj z powrotem wojska radzieckie.